Klub Sportowy Orlęta Łuków obchodzi w tym roku jubileusz stulecia powstania. Tę rocznicę świętowano przez 3 dni. Obchody rozpoczęły się w czwartek 22 czerwca meczem piłkarskim pomiędzy Orlętami Łuków a piłkarzami z Legii Warszawa. I serdecznie powitajmy brawami zawodników obydwu drużyn, aktorów dzisiejszego widowiska. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-3 dla gości z Warszawy. W ramach obchodów odbywały się również treningi oraz piknik dla młodych piłkarzy i ich rodziców. Obchody stulecia klubu były też okazją do zorganizowania jubileuszowej gali. Gościli na niej m.in. wychowankowie klubu, trenerzy, zawodnicy, a także sponsorzy i przedstawiciele władz. Wśród gości był m.in. trener Przemysław Tryboń. Miałem przyjemność prowadzić taki zespół, który awansował do trzeciej ligi i w tej trzeciej lidze chyba po raz pierwszy od iluś lat zdołałem go utrzymać. I potem ta przygoda Orląt trwała 9 lat. Trzeci poziom rozgrywek była pierwsza liga, druga liga i trzecia liga. Przede wszystkim grali wszyscy rodowici, prawie łukowianie w tej drużynie. O pieniądzach nie chcę rozmawiać, ale nie było. Inne były wartości, które dajmy na to zawodnicy krócej pracowali tam gdzieś w pracy. Wtedy była taka możliwość, mieli dożywianie, obiady w zakładach mięsnych. A jedynym pieniądzem jaki był, to za wygrany mecz, tylko za wygrany mecz. Ileś tam złotych dostawali. Był podział na całą drużynę tej kwoty. Pierwszym, który w ogóle trafił do ligi, to był Tadzio Grula. To był wtedy taki ewenement trochę na skalę łukowską, bo w tym wieku Tadzio trafił do Hetmana, potem do Awi Świnnik, potem do Motoru Lublin, z Motoru do Siarki Tarnobrzeg. Rozmawialiśmy również z Władysławem Świętochowskim, zasłużonym trenerem łukowskich zapaśników. Parę lat temu obchodziliśmy 10-lecie zapasów, tych sukcesów się nazbierało naprawdę. No. Zrobiliśmy kilkadziesiąt medali na mistrzostwach Polski różnego typu, poczynając od kadetów do juniorów młodszych, nawet i w seniorach. No, ponadto nasi wychowankowie kontynuowali oczywiście dalej karierę. Wszystkie kluby silne, to w każdym klubie, czy to w Legii Warszawa, czy Siła Mysłowica, czy GKS Katowice, czy Śląsk Wrocław. Tam wszędzie byli moi wychowankowie. Sekcję siatkówki wspominał Grzegorz Rzymowski. Sekcja piłki siatkowej w Orlęta przede wszystkim ma wieloletnią tradycję. Miała, bo niestety obecnie nie istnieje, na czym ubolewamy pasjonaci siatkówki, kibice siatkówki tutaj łukowskiej. Ja już lepiej pamiętam czasy od trenera Zbigniewa Połucia. Trenowaliśmy w sali zespołu szkół zawodowych numer 1 w Alejach Kościuszki i właśnie za trenera Połucia drużyna awansowała do trzeciej ligi. Później drużynę przejął pan trener Dybciak w trzeciej lidze i drużyna ta
zajmowała czołowe miejsca. Po panie Stefanie Dubciaku objąłem drużynę seniorów, byłem grającym trenerem przez 10 lat, około 10 lat i w tym czasie walczyliśmy w barażach, w turnieju finałowym o wejście do drugiej ligi, znaczy to był taki turniej finałowy z udziałem dwóch najlepszych drużyn makroregionów, my byliśmy akurat makroregion kielecko-lubelski, następnie drużynę prowadzili Robert Samuiło, Wojciech Tymiński i wiem, że za trenera Tymińskiego również drużyna grała w barażach o drugą ligę, a turniej odbył się na Kortowie w Olsztynie. Ja mam nadzieję, że siatkówka na dobre powróci do Łukowa, a są dobre fundamenty. Tu chciałem pochwalić, bardzo kibicujemy znakomitej pracy Kuby Ostrowskiego przy Szkole Podstawowej nr 4. Rozmawialiśmy również z trenerem sportu walki Zenonem Pawlikowskim. Sekcja bokserska w Orlętach powstała w 2011 roku, także to już jest 12 lat. Przez ten czas było sporo sukcesów, sporo medali. Praktycznie od 2014 roku, tam był wtedy taki pierwszy sukces w postaci brązowego medalu w Pucharze Polski seniorek, Ania Maksim. Też były inne zawodniczki, jak Agnieszka Osial, która najpierw została wicemistrzynią Polski juniorek, później też w seniorach zdobywała brązowe medale, Asia Kleszcz i aż do chwili obecnej, kiedy mamy w dalszym ciągu sukcesy w postaci medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. To są zawodnicy tacy jak Martyna Czerepińska, Natalia Zarzycka, Maciej Mościcki, Aleksandra Michalak, jak również Marta Pawlikowska, Bartosz Prusinowski, Daniel Szymecki i zawodnicy, którzy aktualnie startują, walczą w zawodach. Tego wieczoru do wielu osób trafiły pamiątkowe statuetki. Natomiast prezes klubu Paweł Sych odebrał w imieniu całej klubowej społeczności honorową odznakę za zasługi dla Łukowa przyznaną przez Radę Miasta. W oryginalny sposób stulecie klubu uczcili oldboje łukowskiej siatkówki. Równie tak jak piłkarze Orląt Łuków, tak samo i my, starzy wiarusi w piłkę siatkową, postanowiliśmy się spotkać spontanicznie tu na tej sali. I tak jak Państwo widzicie, rozegrałamy mecz, znaczy mecz to może za duże słowo, poruszamy się według swoich własnych sił. Są koledzy i z Olsztyna przyjechali daleko, tutaj żeby i z Otwocka. Także wspólnie cieszymy się, że są wszyscy razem z nami i obchodzimy to święto, pamiętając oczywiście o naszych zmarłych kolegach, którzy bardzo byli zasłużeni dla łukowskiej siatkówki. Na Zbyszka Gniebrzegowskiego, pana Stefana Dybczaka, naszego wspaniałego trenera i wychowawcy w szkole. Chcemy pójść na cmentarz i złożyć im hołd za wspólne spędzone wiele lat treningów i ćwiczeń na parkiecie siatkówki. Odnosiliśmy na pewnym szczeblu duże sukcesy, bo przypomnę, że byliśmy mistrzami trzeciej ligi i dwa razy braliśmy udział w barażach o drugą ligę. Niestety się nie udało, ale tak można powiedzieć, że po tych naszych barażach ta siatkówka upadła, mówiąc tak dosłownie. Nie wiem, czy to jest wynikał brak zaangażowania władz, czy tylko piłka nożna jest, no nie wiem, nie umiem tego pojęcia. Naprawdę jest nam żal i bardzo przykro z tego powodu, że nie ma siatkówki, bo uważam, że zasłużyliśmy na drużynę drugą ligę nawet w Łukowie. Wspomnę tylko, że jeżeli chodzi o sport taki ogólno tutaj w Łukowie, no to jesteśmy daleko w tyle za Siedlcami, Międzyrzec Podlaski czy Radzyń Podlaski. No to jest dla mnie niezrozumiałe, powiem szczerze, jako byłego siatkarza i zawodnika Orląt Łuków. Finałem obchodów stulecia powstania Orląt był mecz piłki nożnej pomiędzy oldboyami Orląt Łuków a Legią Warszawa Champions. Powitajmy zawodników obydwu drużyn i naszą obiecującą młodzież.
Kapitanem ekipy z Warszawy był Dariusz Dziekanowski. Mało klubów jest w Polsce, które obchodzi taki jubileusz. Na pewno to jest kawał historii, na pewno wielu zawodników tutaj rozpoczynało swoją karierę, niektórzy mogli zagrać nawet i w reprezentacji, tak jak Czarek Kucharski. Także też pozostali zawodnicy, na przykład jak Darek Solnica. Także wielu zawodników, dla wielu zawodników Orlęta Łuków było takim początkiem kariery. I na pewno bardzo mile wspominam. Ja też kiedyś miałem przyjemność kiedyś zagrać, ale bardzo, bardzo dawno temu. Pozdrawiam wszystkich kibiców Orlęta Łuków. Mam nadzieję, że za rok wejdziecie z powrotem do wyższej klasy i cieszcie się piłką. W bramce Legii stał Maciej Szczęsny. Po pierwsze, gram tutaj drugi raz, bo z 10 albo może nawet 12, a może nawet 15 lat temu miałem już przyjemność tutaj grać z Czarkiem Kucharskim. Jakiś taki był jego benefis. Po drugie, Łuków znam znakomicie, bo przez długie lata odwiedzałem tutaj co miesiąc swojego 5 lat młodszego brata. Także cieszę się, że się miasto rozwinęło. Ja myślę, że bez względu na to, czy 100 lat, czy 50 lat, to już są poważne jubileusze i mogę tylko życzyć, żeby się klub rozwijał jakby wielopłaszczyznowo, wielosekcyjnie, żeby się nie zamykał wyłącznie do piłki nożnej. Bardzo się cieszę, jak młodzi ludzie uprawiają sport. Właśnie niekoniecznie musi to być gra, niekoniecznie musi to być sport zespołowy. Najważniejsze, żeby ruszali pupę sprzed komputerów. Zapraszamy wszystkich chętnych do trenowania zapasów. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, wtorek, czwartek, w zespole szkół numer 1 w tak zwanych alejach. Pan Jerzy Podbrożny. Niech dzisiejszy król strzelców ekstraklasy. Kapitanem Oldboyów Orląt był Tadeusz Grula, który tak wspomina swoją grę w łukowskim klubie. No ja to byłem bardzo krótko, bo zaraz po wieku juniora wyjechałem, ale zawsze byłem wierny temu klubowi, zawsze miło wracałem do tego klubu, do miasta, bo to najpiękniejsze miasto w Polsce, najwierniejsi kibice i wielu zawodników się wychowało, co grało później w Polsce. I mam satysfakcję, że teraz spotykam się z kolegami, z którymi może nie grałem, ale trenowałem. Andrzeja też trenowałem, tu wielu, co siedzi na ławce, to też trenowałem. Także no, jestem bardzo zadowolony, że akurat to stulecie jest takie, a nie inne. Tak jest, Sadziu. No ja w zasadzie przyszedłem przez wszystkie grupy wiekowe w Orlętach i później kończąc na pracy już z seniorami też przez jakiś czas. Także lata tutaj spędziłem w Orlętach i mile wspomina ten czas. O swoich początkach piłkarskiej kariery opowiadał nam też Dariusz Solnica. W wieku tam 10 lat pierwszy raz trafiłem na trening pod skrzydła świętej pamięci trenera Grzegorza Kowalewskiego. Szczebel po szczeblu przechodziłem dosyć szybko, bo już w wieku 15 lat debiutowałem w pierwszym zespole w trzeciej lidze. Troszeczkę przykro mi jest, że na taką piękną i okrągłą rocznicę pierwszy zespół spadł do klasy okręgowej. Może nie jest czas i miejsce i pora na to, żeby to wszystko jakoś tam rozgrzebywać, ale mam nadzieję, że taki klub jak Orlęta wrócą jak najszybciej na boiska czwartoligowe, przynajmniej na boiska czwartoligowe, a przede wszystkim życzę, nie wiem, cierpliwości, życzę tego, żeby paru chłopców poszło przynajmniej w nasze ślady, wypłynęło na szersze wody z Łukowa, bo my pokazaliśmy, że naprawdę można nawet z takiego małego ośrodka pograć się wyżej w piłkę nożną. Podczas sobotniego meczu prezes Paweł Sych pochwalił się umową, jaką władze Orląt podpisały z Legią Warszawa.
6 czerwca dokładnie podpisaliśmy umowę partnerską z Legią Warszawa, jesteśmy teraz klubem partnerskim. Dzięki temu możemy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Nasi trenerzy mogą jeździć do nich na staże, mamy raz w miesiącu szkolenia z Legią Warszawa. Nasi trenerzy oczywiście mają szkolenia, nasi zawodnicy mają możliwość wyjechania tam na testy, sprawdzenia swoich możliwości na tle rówieśników z Warszawy. Był tutaj u nas pan Marek Śledź, właśnie to wspólnie ogłosiliśmy w czwartek. On ogólnie bardzo lubi takie klimaty właśnie, bo uważa, że piłka nożna to jest właśnie tutaj na tak zwanej prowincji, że tutaj się rodzą największe talenty, więc mam nadzieję, że tak też będzie, a szczególnie z pomocą Legii nam będzie na pewno łatwiej, bo mamy dużo dzieci, więc chcemy dalej ich rozwijać i dalej szkolić jak najlepiej. A druga rzecz to ważna rzecz, bo tak jak ja przychodziłem, jak pamiętacie Państwo, zaczynaliśmy szkolić od 13 roku życia, Orlęta zaczynamy szkolić po połączeniu z DAF-em, zaczęliśmy szkolić od 5 roku życia, a już od września zaczynamy szkolić od 3 roku życia i otwieramy w Łukowie pierwsze piłkarskie przedszkole z Legia Soccer Schools, więc od 3 roku życia dzieci zapraszam chłopców i dziewczynki na treningi w takim właśnie piłkarskim przedszkolu Legii Warszawa. 100 lat to dopiero początek i jak na te stulecie wygląda dzisiaj klub Orlęta Łuków? Klub Orlęta Łuków to? Ponad 400 zawodników różnych sekcji, więc bardzo dużo młodych zawodników i to jest najważniejsze. Młodzież nasza się rozwija. Na pewno każdy sobie pomyśli, co ty mówisz, jak spadliście z czwartej ligi, ale to tak jak mówię, to jest proces. My cierpliwie poczekamy, aż swoich zawodników wychowamy i będziemy mieli takich, którzy będą spokojnie walczyli w czwartej lidze. W tym momencie finansowo nas po prostu może nie stać na tą czwartą ligę, nie ukrywajmy, bo budżet mieliśmy skromny, chłopcy dali z siebie wszystko, co mogli, ale wiadomo, gdzieś tam zawsze czegoś zabraknie, może długości kadry, może troszkę umiejętności, więc najważniejsze jest młodzież. I tak jak było widać, zresztą widać każdego dnia na treningach, ile dzieciaków wyprowadza zawodników, ile się tutaj bawi za bramkami, ile było dzieci na tych wszystkich turniejach naszych i na naszych tych wspólnych zabawach, więc widać, że jakby to idzie w dobrą stronę. Dzieci jest coraz więcej, na tym nam przede wszystkim zależy, bo my jesteśmy stowarzyszeniem, które działa dla mieszkańców i naszym głównym celem jest rozwijanie tężyzny fizycznej wśród młodzieży, jakby kształtowanie takiego odpowiedniego postawy, tak, ducha, siły woli, więc to jest najważniejsze. A piłka seniorska to jest troszkę inna dyscyplina, więc jakby to jest dodatek, tak. Z okazji jubileuszu wszystkim, którzy tworzyli i tworzą Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków, życzymy wytrwałości w dążeniu do celów i ciągłego rozwoju. Zgodnie z hasłem, 100 lat to dopiero początek. W ramach obchodów jubileuszu stulecia Orląt powstał także nowy mural. To jest mural z okazji stulecia powstania Łukowskiego Klubu Sportowego. Inicjatywa mieszkańców, bo to nie tylko my jako klub, ale wszyscy mieszkańcy i spółdzielnia mieszkaniowa i społeczność lokalna i społeczność Orląt jakby tutaj nas namawiali. To miało być troszkę później, ale tutaj dzięki pomocy i wsparciu prezesa Karola Goławskiego udało się to troszkę przyspieszyć, więc dziękujemy serdecznie za to. No, mural piękny, no tak na pierwszy rzut oka widać, że fachowa robota, więc naprawdę możemy być dumni z tego, że tak piękny mural powstał u nas w Łukowie z okazji pięknego jubileuszu stulecia naszego klubu sportowego Orlęta Łuków. To kolejny mural na osiedlu Sienkiewicza. Pierwotnie rozpoczęliśmy od zrobienia murala imieniem Sienkiewicza, bardzo ładny notabene, który obawialiśmy się, że może być trochę dewastowany, ale do dzisiaj jest rzeczywiście utrzymany bez żadnych problemów. A później pojawiły się społeczne inicjatywy Papciochmiel, teraz Orlęta z okazji stulecia, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że niewiele nas to kosztuje, powiem szczerze. Jedynie płaciliśmy jakieś pieniądze za mural ten sienkiewiczowski, było takie zapotrzebowanie na rok sienkiewiczowski, a zapowiedzi są takie, że może będą następne, w związku z tym udostępniamy ściany szczytowe, na których nie ma okien. No i myślę, że takie obrazki są bardzo ładne. Mural z okazji stulecia Orląt wykonał Adam Tup-Skopeć. Jest to mural upamiętniający stulecie Orląt, naszej drużyny łukowskiej. Wykorzystałem na nim zdjęcia autentyczne z archiwum z lat bodajże tam 70. około. Są to prawdziwi zawodnicy z Orląt, ze starych zdjęć. Z nazwisk nie znam, ale wrzucimy coś, żeby można ich rozpoznać gdzieś tam na Facebooka. Projekt autorski mój. Nie miałem żadnych sugestii bardzo od zleceniodawców. Miał być tylko upamiętniający stulecie.
Wymieniliśmy tam wszystkie dyscypliny, umieściliśmy wszystkie sporty, które się przewinęły przez Orlęta, wszystkie sekcje, jakie tam były otwarte, od szachów po boks, po kolarstwo i tak dalej, wszystko jest tam na tych ikonografiach. Młodzi zawodnicy Orląt pytani, czy podoba im się mural z logo ich klubu, odpowiadali. Mam imię, mam Aniela, podoba mi się ten mural. Najfajniejsi na murarze są piłkarze. Ten mural mi się bardzo podoba. Najbardziej podoba mi się tu piłkarze, jak są namalowani. Żeby jakby ten, kto to namalował, to ma wielki talent. Mural z okazji stulecia powstania Orląt znajduje się na ścianie bloku przy ulicy Kiernickich 27 na osiedlu Sienkiewicza.